Jarema Jamrożek, dzień dobry, Polska Agencja Prasowa. Witold Roman, były siatkarz, ekspert Polsat Sport, olimpijczyk, moim państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj, i tak już siatkarze zrobili naprawdę dużo na tych Igrzyskach Olimpijskich. Po 44 latach jesteśmy w półfinale. Walczymy o złoty medal, dzisiaj mecz z Amerykanami. Jakie mamy szanse? Nie do końca zgodzę się z tym, że zrobili wiele. To znaczy, zrobili wiele pod względem takim, że jesteśmy w półfinale. Ale myślę, że wszyscy kibice siatkówki i wszyscy w Polsce czekamy na medal. I to jest ten cel, który mamy dzisiaj. Eee, szanse. Yy, trafiliśmy na trudniejszego przeciwnika. No ale jak to zwykle bywa, ten trudniejszy musi być zwycięzcą poprzedniej rundy. Więc, yy, yy, więc to było do przewidzenia. Yy, Amerykanie to zespół. Który już na tych mnie przynajmniej, na igrzyskach zachwycił, miał okazję grać z Japonią i naprawdę grał nieprawdopodobnie. Jeśli grałby na takim poziomie, to myślę, że nikt ich nie dosięgnie, jeśli jest do powtórzenia taki wynik. Czyli dobrze hmm. rozumiem, że Amerykanie są faworytem do złota? Jeśli zagraliby tak, jak w meczu z Japonią, to tak. Teraz powiem inaczej, ale z drugiej strony żeby nie mówić tak bardzo, że tak powiem czarnowictwo uprawiać tutaj, to chciałbym powiedzieć jeszcze jednej rzeczy. Polska pomimo tego, że w moim mniemaniu nie zachwyciła jeszcze, chociaż gra bardzo stabilnie, ale z drugiej strony zagrała najlepsze swoje spotkanie w ostatnim, w, w ostatnim meczu. Więc to jest dobry prognostyk przed tym, że wreszcie jest ten moment, kiedy zaczynamy iść do przodu i zaczynamy unosić się w górę. Moim zdaniem jak już tak poszedłem dosyć głęboko, e, kluczem będzie zagrywka. Nie odkrywam tutaj Ameryki, wszyscy specjaliści wiedzą o tym, jak zagrywka w dzisiejszych czasach jest ważna, ale jeśli akurat szczególnie w naszym zespole, jeśli będziemy w stanie dograć piłkę blisko do siatki i uruchomić swoje środki, to nie będziemy skazani na granie tylko dwóch skrzydeł, czyli granie z lewej strony leonem i z prawej strony kurkiem. E, bo tak to w ostatnim czasie przez dużą część e, wielu spotkań wyglądało. Pojawiło się kilka ważnych kwestii, więc e, muszę o to dopytać. E, zacząłem od tego, że jesteśmy w półfinale igrzysk po 44 latach, a pan mówi, e, Polska do tej pory nie zachwyciła. Co to znaczy? W sensie rozumiem, że jest sukces, ale ten sukces jest, e, nie wiem, ta, ta gra jest toporna, czy, czy, czy przewidywalna, czy... E, ta gra nie jest taka, jak podczas zdobywania Mistrzostw Świata, tak? Ta gra nie jest taka, jak podczas zdobywania Mistrzostw Europy. Na razie gramy bardzo mocno, bardzo silnie, ale nie gramy użyję słowa dziwnego, wykwintnie. Nie ma smaczków, nie ma rzeczy, które powodowałyby, że wiedzielibyśmy, że nawet z najtrudniejszych piłek jesteśmy w stanie wyjść, czyli nie mając przyjęcia Bazujemy swoją siłą na dwóch elementach. Bazujemy na mocnym ataku w wysokiej piłki ze skrzydła, bo niestety, e, kiedy nie ma przyjęcia, musimy tak grać. I bazujemy na e, bardzo dobrej zagrywce Leona i mamy nadzieję, że jeszcze ktoś dołoży tak, tą zagrywkę. Tak jak było e, w ostatnim meczu, to nie tylko on był tym głównym zagrywającym, chociaż on robił różnicę. I tu mamy sytuację tego typu, że mm, brak mi tego grania piłek trudnych, piłek obitych, piłek w drugim, w drugiej intencji, w próbowanych, ratowanych piłek, które wydawałyby się, że właściwie padną łupem przeciwnika, a jednak są przez nas wygrywane. To ja odnosząc się do um to kiedyś, kiedy była kadra jeszcze Czesława Michniewicza, to wtedy było hasło przy piłkarzach, że możemy grać brzydki futbol, ale ważne, żeby on był skuteczny. I tu się zgadzam. Czyli rozumiem, że ta siatkówka póki co jest brzydka, ale skuteczna w wykonaniu pola? Jest skuteczna, nie powiem, że jest brzydka. Nie jest piękna. Okej. Okay. Czy e, brak tego piękna, albo inaczej, to piękno jest wymagane do tego, żeby wygrać z Amerykanami? Moim zdaniem, jeżeli e, mamy wygrać z Amerykanami, albo zdobyć medal na igrzyskach, co wszystkie elementy muszą się złożyć, tak? E, to jest sytuacja taka, że bardzo ciężko jest wygrać jednym elementem albo dwoma przy zespołach, które dzisiaj e, po drugiej stronie będą zespołami kompletnymi, które będą grały w każdym elemencie. E, oczywiście to też jest tak, że mm, popatrzmy na to, kto jest jeszcze w czwórce. Włosi, którzy z nami wygrali, którzy grali. Podobną siatkówkę, też jeszcze nie taką z elementami finezji, o, o, o której mówię, żeby dać obraz, to chodzi mi o tego rodzaju granie, jak czasami pokazują to Francuzi, kiedy potrafią zagrać Piłko Blok, wrócić akcję, po raz kolejny zagrać inaczej. Oni też jeszcze nie zaprezentowali wszystkiego. Więc mamy na razie zespoły, które powoli się wchodzą na ten szczyt swoich możliwości, ale uważam, że w tej chwili, przynajmniej z tego, co do tej pory było, Amerykanie weszli najwyżej. Czyli dobrze rozumiem. To szczęście albo... No nie wiem. Co może zaważyć w tym meczu z Amerykanami? Co musiałoby się wydarzyć, żebyśmy to my wygrali? Bo rozumiem, że na ten moment, pańskim zdaniem, Amerykanie są tą lepszą drużyną. Zagrywka. Zagrywka w, zagrywka w obydwu stronach. To znaczy nasza zagrywką zagrywka. zagrywką wygramy ten mecz z Amerykanami. Tak. Jeżeli będziemy zagrywać bardzo dobrze, zmusimy Amerykanów do grania na wysokiej piłce. Jeżeli będziemy przyjmować dobrze zagrywkę, yy, będziemy mieli łatwiej grać, yy, jeśli chodzi o o piłki po przyjęciu, czyli możemy grać środki, możemy grać kombinacje, możemy grać y, nie tylko bazować na, na wysokiej piłce. Y, I to jest element, który moim zdaniem będzie decydujący w dniu dzisiejszym. Ale do tej pory graliśmy z Amerykanami. Do tej pory byliśmy lepsi w, 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 grając z Amerykanami. Do tej pory tak. To znaczy... Co sumie... się zmieniło? Co się znaczy, wydarzyło? Nie, to, to jest kwestia tego, jak prezentuje się zespół? Tak? To jest kwestia tego, co pokazał jeszcze, już na, tych, na tej imprezie. To nie znaczy, że my dzisiaj nie wyjdziemy i nie zagramy bardzo dobrze, i być może złamiemy ich po prostu na, mm, yy, w takiej normalnej walce, czyli cios za cios, tak? Yy, żeby móc wygrać może inaczej, żeby uspokoić własne emocje, żeby tak naprawdę móc grać o zwycięstwo i wygrywać dosyć przekonująco. Musimy dołożyć więcej niż elementy tylko w ataku, tak? A teraz sytuacja jest taka. Każdy mecz jest inny. Eee, może być taka sytuacja, że nagle Matthew Anderson będzie do zmiany i nie będzie w stanie kończyć piłek prawie wszystkich, które dostaje. Eee, nagle może się okazać, że Aaron Russell nie będzie tak dobrze przyjmował i nie będzie tak skuteczny. Eee, Holt znowu nie będzie gościem, który prawie wszystko kończy ze środka, a z drugiej strony my będziemy mieli... Stuprocentową skuteczność Bartka-Kurka na prawej stronie, Leona z każdej wysokiej piłki kończącego nawet na podwójnym bloku i wszystkie możliwe kombinacje świata na środku, bo będziemy mieli idealne przyjęcie. Też tak może być, tak? Więc, więc to jest kwestia tego, patrząc historycznie, nazywając to w ten sposób. Amerykanie pokazywali te elementy na bardzo wysokim poziomie. My. Najlepsze swoje spotkanie zagraliśmy ostatnie, i jeśli zagramy tak albo, znaczy, i myślę, nawet lepiej, to jesteśmy w stanie grać jak równy z równym i nie jesteśmy. Znaczy, nie powiem, że na straconej pozycji, bo to zabrzmi dosyć dziwnie. Jesteśmy wtedy e, takim przeciwnikiem, który może spokojnie wygrać. Dzisiaj wszystko musi się ułożyć. Wszystko się musi ułożyć, żeby, z, żeby awansować do finału. Czy informacja, która do nas dotarła, że, że Mateusz Bieniek jest no na tyle kontuzjowany, że już nie zagra, może popsuć szyki trenerowi? Czy to, że Fornal miał kontuzję, ale jakoś tak, brzydko to nazwę, dokuśtykał i, i, i został jakby postawiony na nogi i, i może grać, to są jakieś takie informacje, które mogą niepokoić trenera? Odnoszę się najpierw do środkowych. Mamy bogactwo, jeśli chodzi o tą pozycję i tu mi się nie obawiał, tak? Więc tu mamy sytuację taką, że, że Mateusz Bieniek, któremu życzymy oczywiście zdrowia i chciałbym, żeby mu wszystko wychodziło jak najlepiej e, i, żeby, i żeby mógł tej drużynie pomagać, e, to myślę, że tutaj nie ma. E, większy problem moim zdaniem był z Fornalem przez chwilę, no bo mieliśmy taką sytuację, że e, to jest gracz, który e, oczywiście kontuzja na początku, mieliśmy, mieliśmy ten kłopot. E, ale to był zawodnik, który w ostatnich spotkaniach bardziej zajmuje się przyjęciem, mniej odpowiedzialny jest za atak. Być może było to spowodowane tym, że musiał wyjść z tego, z tego problemu i, i tak naprawdę oszczędzał go rozgrywający z pełną świadomością, żeby tak naprawdę nie przeciążyć, nie przeciążyć zawodnika. To jest pytanie. Robi olbrzymią robotę, której. Myślę, że żaden zawodnik nie jest w stanie zrobić, czyli olbrzymią robotę z tyłu. To jest nieprawdopodobny zawodnik z wyczuciem, jeśli chodzi o podbicie. W momencie, w którym mamy śliwkę, który ma problemy, i tak naprawdę przez wiele miesięcy nie mógł nawet grać w środkówkę, więc nie wiemy, w jakim jest miejscu. Mamy jeszcze semeniuka, który nie do końca wiem, dlaczego nie jest częściej wprowadzany, ale z drugiej strony, jak wchodzi. Prezentuje się bardzo dobrze. I to jest zawodnik, który być może jeśli dzisiaj, znalazłby się na boisku, będzie częściej wykorzystywany w ataku, a uzupełniając tą, tą swoją grą obronną, bo powiedzmy sobie szczerze, Bartek, Kurek, chociaż na ostatnim meczu naprawdę tyle razy, ile Bartek się rzucił, to, to było nieprawdopodobne, to, to to są zawodnicy, którzy nie będą naszą siłą jeśli chodzi o obronę, a bardziej będą, będą tą siłą napędową w ataku. Więc Fornal zobaczymy, czy będzie dalej mniej grał w ataku, a więcej w obronie, mm -hmm. czy jednak będzie to Semeniu, który, który tą siłę ofensywną ma też dużą. To jeszcze, na, żeby zakończyć wątek samych panów, będzie miał pan poczucie niedosytu, gdybyśmy przegrali z Amerykanami mimo tego awansu do półfinału po 44 latach, czy jako kibic. Trzymam kciuki i chciałbym, żebyśmy zdobyli złoto. To jest rzecz, której polskiej siatkówce brakuje i którą powinna ona, którą powinni zawodnicy przywieźć. Myślę, że każdy kibic w Polsce ma nadzieję, że to będzie jednak złoto. I na razie nie będę mówił, czy będę tego żałował, czy nie, ale trzymam kciuki, żeby to złoto było. Przechodząc szybko do naszych pań. Już mamy doświadczenie gry z Amerykankami. I nie jest to miłe doświadczenie. Ten drugi set przegrany do 14, to nie, nie, nie wyglądało to zbyt dobrze, chociaż trzeba przyznać, że w pewnym momencie panie złapały taką, widziałem chyba, tak mi się wydaje, po twarzach, taką wściekłość i, i naprawdę chciały grać bardzo taką siłową piłkę. Jak pan to ocenia, jak pan ocenia to spotkanie z Amerykankami? Czy mieliśmy w ogóle jakiekolwiek szanse podchodząc z tego meczu? Tutaj myślę, że to jest mental. Tutaj myślę, że to jest kwestia tego, że mm, Amerykanki czy Amerykanie wychodzą z przeświadczenia. Ja wiem, że to zabrzmi jak banał, bo wszyscy wszędzie już słyszeli o tym podejściu amerykańskim: o tym, że oni zawsze są zwycięzcami i zawsze idą. To pewnie nie jest tak do końca, bo pewnie też znają siłę przeciwnika i wiedzą o tym, że, że różnie się może wydarzyć. E, ale z drugiej strony to był mental i jakby też historia, która ciągnęła się za tymi drużynami. Amerykanki wiedziały, że Polska jest takim, patrząc na to, co się wczoraj stało, takim feniksem. Który powstał z popiołów, przeleciał, zabłyszczał i pięknie się spalił w meczu z Amerykankami, ale, e, ale jest feniksem. Czyli nie jest tym, który poleci dalej i albatrosem, który będzie latał wokół świata i przez najbliższe 10 lat będzie robił historię, chociaż ta historia pewnie jeszcze przed tą reprezentacją się pisze. Mamy Amerykanki, które wychodzą i pod względem taktycznym przygotowane są perfekcyjnie zawsze. Statystyki, zresztą nie tylko w tym, w każdej dyscyplinie amerykańskiej grały rolę. Dzisiejsza siatkówka to są cyfry. To jest, powiedzmy sobie szczerze, odpowiem Państwu historię bardzo krótką. Seul, Amerykanie zdobywają Mistrzostwo Olimpijskie, wychodzi na. Z, na konferencji z Amerykanów i pytają, jak to się stało. Grał pan w finale z Rosjanami. I jak to się stało, że pan zwyciężył? I co by się stało? On mówi: Kazałem skakać zawodnikom z dziurą w bloku z pełną premedytacją. I wiedzieliśmy, że będą atakować po długim, długim skosie, więc będzie, będą blokowali. No dobrze, ale jeśli oni by zaczęli. A, i odpuszczamy prostą. Odpuszczamy w ogóle prostą. Jeśli Rosjanie, którzy wyszło wam z numerków, że będą atakować po skosie, zaczęliby atakować po prostej, to co by się wydarzyło? No z pewnością nośmy. No to byśmy przegrali. I teraz sytuacja jest taka. E, Amerykanie mają to wszystko wyliczone. Zresztą my również, bo chciałbym tylko powiedzieć, że system, który jest w tej chwili najbardziej popularny, statystyczny jest polski, e, który jest stosowany również w Światowej Federacji, ale e, dobre przygotowanie... Mentalnie również ta, ta, ta przeszłość, stojący Kaczkilari, zawodnik XX wieku w siatkówce na ławce trenerskiej i Amerykanki, które wiedziały, że jak przycisną, to z Polkami może być różnie. Dziewczyny nasze miały nadzieję. Miały nadzieję i szły nie jak po swoje, ale jak po złote runo, które może nam się trafić. I to był moim zdaniem... Największy problem tych, tych dwóch drużyn, które przeciwko sobie stanęły. To Melkow. na koniec jeszcze zapytam jako no po prostu kibis, który obserwuje te igrzyska olimpijskie. Ma pan takie poczucie, że na koniec tych igrzysk olimpijskich, już po ceremonii zamknięcia, to będzie trudny dzień dla ministra sportu, dla PKOL-u, bo oczekiwania mówiące o tym, że wszystko powyżej dziewięciu będzie sukcesem, powyżej dziewięciu medali, a tu i lekko atleci... Nie, nie przywiozą tyle, ile byśmy się spodziewali, i pojawiły się brązy, chociaż liczyliśmy w niektórych kategoriach na złoto. Czy ktoś będzie musiał jakby ponieść konsekwencje, i nie mówię tutaj o zawodnikach za te igrzyska olimpijskie? Czy zawsze po każdym, po każdych igrzyskach rozpoczyna się dyskusja? Jak ona się potoczy, tego nie wiem. Myślę, że na pewno. Takich osób, jak ja, które będą uważały, że wiedzą, jak to jest, pewnie pojawi się dużo. Myślę, że problem jest bardzo złożony i na pewno wymaga analizy, na pewno wymaga rozłożenia tego na, na czynniki pierwsze. Ale widzi pan, pan problem. Chciałbym pamiętać, tak, widzę problem. Chciałbym powiedzieć, że też pamiętajmy o tym, że trochę w dużej mierze w pewnej, w pewnej mierze za wyniki zawsze wszyscy powiedzą, kiedy jest wynik, mamy. 100 ojców. Jeśli nie, to zawodnik zostaje z tym sam. I to jeśli, jeśli będzie sytuacja taka, o której pan powiedział, to z tą sytuacją zostaną same związki. Albo zostaną sami trenerzy, albo sportowcy, tak? E, więc nie chciałbym tego, bo ch chciałbym, żebyśmy, żeby ten problem, jeśli będzie, oczywiście, e, bardziej został zrobiony jako um, pozytywny element, który może zmienić i pomóc niż rozszarpywanie szat i nie wiem, zarzucanie sobie tego, co zostało zrobione, bo mm, to trochę jest problem księgowych i, i patrzenia wstecz tego, co już się za nami się nie zmieni. Jeżeli nie zrobimy kroku do przodu, mhm. oczywiście ucząc się na tym, co się wydarzyło, y, to rozpamiętywanie nie przyniesie nam sukcesu w przyszłości. Witold Troman, były siatkarz, ekspert polsat sport, olimpijczyk. Moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo Dziękuję. za to spotkanie. Trzymamy oczywiście kciuki za Polaków w meczu z Amerykanami. Dziękuję również Państwu i do zobaczenia.